Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Maku i dzisiaj zagramy w skoki. Tak, wiem, że mówiłem, że będzie The Forest, że będzie, ale skoki. Jako, że ostatnio nasi dość dobrze poradzili sobie na turnieju czterech skoczni, to wpadłem na pomysł, żeby nagrać gierkę taką na telefon. Już ja w sumie nagrywałem z tenisa. Stwierdziłem, czemu by nie nagrać gierkę, w którą sobie tak pykam gdzieś tam z boku czasami, właśnie na telefonie. Także dzisiaj spróbujemy zagrać, spróbujemy wygrać turniej czterech skoczni właśnie i zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak, teraz intro i lecimy z tematem. Oczywiście, jeżeli ten film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jest to bardzo niezbędne do tego, żeby ten film dotarł do większej ilości osób, także jeżeli chcecie mi pomóc, to za każdą łapkę w górę będę bardzo wdzięczny. Oczywiście, kto jest nowy, jeszcze mnie nie subskrybuje, zachęcam serdecznie, myślę, że nie pożałujecie. I mam prośbę, napiszcie teraz w komentarzu, w jaki sposób trafiliście na mój film. Jest mi to tak troszkę potrzebne, dlatego jeżeli przyszliście tutaj z Facebooka, z powiadomienia, z wyszukiwarki po prostu YouTube'a, dajcie znać na dole, będę bardzo wdzięczny. Tak, teraz już koniec tego gadania i przechodzimy do rozgrywki. Jest to gra Skyjump. Jest też wersja tej gry w VR-ze. Jest to gra, którą już grałem, pamiętam, w gimnazjum, więc trochę ta gra ma lat, ale cały czas się rozwija. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj sobie piękny, wybrany strój Kapitana Ameryki. Jest też do wyboru kilka innych, tak jak na przykład Spider-Man, jakieś serduszko, Moro. Proszę bardzo, można być minionkiem, można być minionkiem. Można też tutaj barwy narodowe przybrać. O, to jest zarąbiste. Nie mogę tego kupić, dlatego mam swój strój Kapitana Ameryki. No i moi drodzy, przechodzimy już, bo trochę się rozgadałem. Jest też możliwość grania multiplayer, także jeżeli będziecie chcieli, dajmy sobie próg takich 10 łapek w górę pod tym filmem i myślę, że zagramy w multiplayer. Także jeżeli jesteście ciekawi, zostawcie łapkę w górę, a my teraz przechodzimy do turniejów i jest tutaj właśnie turniej czterech skoczni, Four Hills Cup. Mamy serię kwalifikacyjną w Oberstdorfie, moi drodzy. No i lecimy, zobaczymy. Sterowanie jest bardzo proste, wystarczy po prostu tylko używać dwóch kciuków i można lecieć. Póki co stabilnie w powietrzu, będzie poza punkt konstrukcyjny, no i wylądowany, dobra. Może nie jest to jak najdalej, może to jest bardzo daleko. Myślałem, że będę wyżej. Tak jednak 14 miejsce jest kwalifikacja, przechodzimy dalej. No i pierwsza seria konkursów w Oberstdorfie. Swoją drogą, korzystając z okazji, gratulacje dla Kamila Stocha, fantastyczny turniej. W ogóle się tego nie spodziewałem. Wow, troszkę mnie tu poniosło, ale dobra, bo się za bardzo pochyliłem przy tym skoku. Będzie blisko, ta linia była bardzo blisko. Trzecie miejsce po pierwszej serii, to będzie szóste miejsce po pierwszej serii. Tak jednak, wracając do tematu, nie spodziewałem się totalnie, że Kamil Stoch może tak wypalić, bo skakał w miarę dobrze, ale nie było takiej stabilizacji. I myślałem, że tak jak mówili Geiger albo Graneruta, to też się okazało, że się trochę wysypali. No a nasi po tym nowym roku, jak nowonarodzeni, Kubacki pierwszy, potem dwa razy pierwszy Stoch. Dobra, moi drodzy, pierwsza seria za nami, szóste miejsce, no i skaczemy dalej. Spróbujmy chociaż albo to miejsce utrzymać, albo się poprawić. Oj, za szybko się wybiłem i to może być złe, chociaż... Dobra, utrzymamy to miejsce, które mieliśmy. Udało się nawet skoczyć dalej niż poprzednio. To jest dobre osiągnięcie, bo... I miejsce na podium będziemy mieli. Drugie miejsce, moi drodzy. Także jesteśmy w grze o zwycięstwo. Wybiłem się ponad metr wcześniej niż powinienem. Więc myślałem, że będzie trochę źle, ale udało się to jednak utrzymać. Także całe szczęście. No i z drugim miejscem przechodzimy do drugiego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Uwaga, uwaga, seria kwalifikacyjna. Pierwszy skok. 4 cm za wcześnie. Dobra, zrąbałem trochę, ale podnieść dziób, że tak powiem. To może jednak tutaj się uda coś ugrać. Dobra, powinna być kwalifikacja. Trochę się wystraszyłem, bo bardzo źle poszło mi to wybicie. W sensie, wybicie poszło dobrze, ale ułożenie do lotu było tragiczne. Pierwsza seria konkursu. Wszystko przed nami. Aktualnie drugie miejsce w całym turnieju, także wypadałoby to jednak, kurczę, tak tutaj, że tak powiem, no, poprawić, utrzymać nawet. Byłoby fajnie. Okej, jest blisko. Może nie będzie to pierwsze miejsce. Mamy czwarte miejsce. Po pierwszej serii będziemy zajmować miejsce. Zaraz się okaże, czwarte. Czyli dobra. Czyli utrzymaliśmy to, co było. Czyli to jest najważniejsze. W ogóle napiszcie, jak wam się wydaje, czy Kamil Stoch będzie w stanie w tym sezonie jeszcze powalczyć w pucharze świata. Tam Graneruth ma trochę przewagę dość sporą. Także może być też ciężko, ale to jest Kamil Stoch. Po nich się można różnych rzeczy spodziewać.
I wiem, że teraz osoby, które totalnie nie kojarzą skoków, nie oglądają, chociaż dużo w Polsce ogląda się skoków. Tak jednak osoby, które tak za bardzo nie kojarzą, pewnie nie będą do końca wiedzieć, o co chodzi, ale osoby, które mniej więcej czają, będą wiedziały. Także zachęcam do subskrypcji, bo mam w planie też zrobić serię w późniejszym czasie, ale zrobić z DSJ-a. DSJ4, jeżeli ktoś nie wie, to jest taki symulator, można powiedzieć, no może nie do końca symulator, ale taki, taka gra o skokach narciarskich i to jest taki mój cel gdzieś tam i mam nadzieję, że to się uda, zobaczymy jak wyjdzie, ale są takie są plany, ja się jaram skokami, zresztą zawsze się u nas oglądało skoki, to jest zima, to są skoki, to co weekend są skoki, to jest standard. Ja tutaj się zagadałem, a my mieliśmy trzecie miejsce w tamtym turnieju, w tamtym konkursie, także dalej jesteśmy w grze, moi drodzy, i teraz będą dobre kwalifikacje, bo jest blisko zielonej linii. Czwarte miejsce, dobra. Czwarte miejsce, czyli udaje nam się utrzymać w czołówce. Jesteśmy w ogóle w Innsbrucku, ja się tutaj zagadałem totalnie, w ogóle wypadłem z jakiegokolwiek tutaj rytmu. Tak jednak tak, mamy czwarte miejsce w kwalifikacjach, także startujemy w Innsbrucku. Pierwsza seria, moi drodzy, wiatr trochę w plecy, ale trochę mocny, 3,7. I zobaczymy, znowu za szybkie to wybicie. Nawet bardzo zaż. Ujo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 j
serii, to będzie to cudem. I tak jak myślałem, nie udało się. Dupa blada. Totalnie. Zrąbaliśmy to jako całości. I tak jak prawdopodobnie byłem w czołówce po dwóch pierwszych seriach, tak teraz jestem w dupce, że tak trochę powiem, bo mam 885 punktów. No a pierwszy ma 1064 punkty ponad. No dobra! To jest też koszt tego, że tak trochę się zagadałem i trochę się zamyśliłem. Ale spróbujmy teraz poprawić ten wynik na innej skoczni. Może uda się to jeszcze w jakiś sposób odrobić, chociaż na podium, chociaż wiem, że w realnym życiu to w ogóle było idealne wybicie. Wiem, że w realnym życiu bardzo ciężko jest odrobić stratę jednej serii w takim konkursie, aczkolwiek no zobaczymy, no może. Bischofshofen, ostatni konkurs turnieju czterech skoczni, moi drodzy. Próbujemy. Jak nie tym razem, to następny, zobaczymy. Dobra, utrzymaj tą pozycję i bam, i dobra, tak na styk wylądowałem. Jest trzecie miejsce, no o zwycięstwo będzie trudno w całym turnieju. Próbujmy. Jesteśmy w drugiej serii, trzecie miejsce. Gdybym tamtego skoku nie zepsuł, miałbym praktycznie pewne miejsce w pierwszej trójce tego całego turnieju. Tak jednak, no nie udało się. Jednak trzeba mieć w głowie dość poukładane, żeby na takim poziomie skakać. No i pierwsze miejsce, czyli utrzymamy, czyli miejsce na podium, nowy rekord. No i punkty w każdym konkursie. Jednak nie udało się wygrać ani jednego turnieju, ani też nie udało się nic więcej tutaj ugrać w turnieju całym. No niestety 21 miejsce, a po dwóch pierwszych konkursach byliśmy na podium. Jak nie byliśmy na pierwszym miejscu, nie sprawdziłem tego dokładnie. Szkoda. Jeden zły skok w takim turnieju i szanse są pogrzebane, dlatego tym bardziej widać, jak trzeba się skupić. To muszą być cztery równe skoki, żeby być cały czas w grze o zwycięstwo. Nie, to nie muszą być cztery, muszą być 8 równych skoków. To jest po prostu hit. 8 równych skoków, żeby być w grze. To może skoczmy sobie jeszcze tak patriotycznie, bo niedługo też konkursy w Zakopanem. Także mamy tutaj Zakopane K120. Chyba już K120 nie jest w Zakopanem, a też pewności nie mam. Tak jednak skoczmy i spróbujmy. Może coś tutaj się uda ugrać. Ojoj, coś nisko na dysku. Chyba tak tutaj się lata, chociaż nie wiem. To był słaby skok. Okej, to był słaby skok. Nie wiem, z czego to wynika, ale nie podoba mi się to. Trzeba jeszcze raz. Będzie kwalifikacja, tak? Czyli mamy pierwszą serię. No dobra. To jest ogólnie trening. Jest też taka opcja treningu, żeby po prostu sobie tak for fun skakać w ich jakby turniejach, jakby konkursach. Aczkolwiek to nie są takie prawdziwe konkursy, bo wiadomo. To jest po prostu trening. Teraz skaczemy poza zieloną linię, czyli powinno to być pierwsze miejsce, a jednak jest drugie. No dobra, druga seria i zobaczymy, czy uda się utrzymać, czy jednak będą z tym problemy. Dobra, teraz wychylony do przodu, będzie daleko poza rekord. I udało się, 159 metrów. No gdyby ktoś tak skoczył na prawdziwej wielkiej krokwi, to może i by skoczył, ale nie wiem, czy by wylądował i nie wiem, czy by był po tym skoku cały. Obawiam się, że nie. I mimo takiego skoku, dopiero trzecie miejsce. Okej, okay, no tutaj Finlandczyk miał w sumie dwa dalekie równe skoki, ja miałem ten pierwszy trochę taki za krótki. Więc i tak dobrze, że to trzecie miejsce się udało skoczyć. To jest dobrze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie drugą część z tej właśnie gry, Skyjump, zostawcie 10 łapek w górę. No nic, no niestety dzisiaj się nie udało wygrać całego turnieju czterech skoczni.
Może uda się następnym razem. Po prostu muszę się trochę potrenować niestety. Tak teraz dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, dzięki, że jesteście ze mną. Widzimy się w kolejnych odcinkach i kto jest nowy, kto się nie subskrybuje, a podobają mu się moje filmy, niech zasubskrybuje ten kanał, będzie wtedy na bieżąco. Trzymajcie się, no i cześć.